wyszliśmy na School of Design, a dokładniej Fashion. Zrób to. Za każdym razem, jak przychodzę w takie miejsce, to wydaje mi się, że... Zawsze mi się wydaje, że co ty zrobiłaś, czemu poszłaś na media, mogłabyś być projektantem, wiesz. To jest coś niesamowitego, co tu się dzieje. A byłam tutaj jeszcze niedawno. Zobacz, ani jednego Chińczyka, patrz, nie muszę to przecież zdjąć. Właśnie jeszcze ciągle. Coś mi zamiętało. Aha, psuje. To co, schodamy w górę? Na czwarte piętro? Ja nie wiem, bo coraz lepiej tu jest, ja zaraz zemdleję. Coraz lepiej się dzieje, no. Tu jest znowu winda jakaś ukryta. A my użyjemy schodu, bo jesteśmy grubi. Tak, bo jesteśmy eko. Jesteśmy grubi i eko. Eko grubasy. To się ten... Ja w ogóle się złapałam na tym ostatnio, że jak właśnie siedzę i montuję i w ogóle, to potrafię siedzieć 6 godzin i nic nie robić, więc teraz stwierdziłam... Tu jest trójka, tu jest czwórka, no to na czwarte. No więc teraz stwierdziłam, że będę chodzić po schodach i dzisiaj weszłam sobie na przykład na piąte piętro schodami. Więc... Mówi to po dużej kawie z cukrem i... Nie, bez cukru, bez cukru, ale duża bo jestem na diecie. Z majonezem jakimś. Ale wegetariańska. Wegetariańska, także... Serem wegetariańskim. Także spoko. Tutaj się dzieje nie fashion. Wiem, i teraz wyszliśmy na takim dziwnym piętrze, że w zasadzie dalej nie pójdziemy chyba tutaj. Powiedz im say hello. Więc musimy iść... jeszcze wyżej po prostu. Musimy iść do, w ogóle musimy do budynku. Musimy wejść tam na półpiętro, żeby wejść. Musimy w ogóle iść do drugiego pionu. No, bo one są właśnie obydwa połączone. Oddzielone. Nie, on jest oddzielony i on jest połączony tylko parterem. Na czwartym. I tutaj są dark roomy, czyli tam dalej się wywołuje zdjęcia. Tak, ale to nie jest to, gdzie jest roof. Nie, to jest drugi, to jest wieżowiec już. Czyli we wieżowcu. A pod, czyli tam, gdzie się kręciliśmy, gdzie rów widzieliśmy też ludzi. Też wam musimy pokazać. No, właśnie, widok. Idziemy tam. I jest zadanie na jeden z przedmiotów, zrób sobie zdjęcie na rufie. Wspaniale. Ja miałam tylko to zadanie, że trzeba było iść... A ty w ogóle miałeś ten nudny International Year Zero. Ja miałam tylko to zadanie, że trzeba było iść do tego muzeum. I tam poszukać czegoś. Oczywiście. Ja nie. Dobra, byliśmy piętro niżej tam, teraz jesteśmy tutaj. Czy uda nam się tu przejść, tak? Karta mi nie będzie działać pewnie. A spróbuj swoją. A spróbuj. Działa? Nie. We should ask her. Może. Excuse me. Thanks a lot. Tu mamy znowu jakieś moda dziecięca. O! To jest a jaka ładna! To jestem ja. To jestem ja. Ładna kurtka. To jestem ja, Ken. To ty, no. Ładnie ktoś zrobił kurtkę. O! Tutaj mamy. To nie jestem ja, tak nago nie wygląda. Niestety. Jeszcze. Chciałbyś. Dobra, idź przodem, żebym miała jakiś. O. No musi mieć shot. Oglądaj jak to ładnie wygląda wszystko. W ogóle taka ciekawostka. DMU to jest jeden z niewielu uniwersytetów w Europie całej, nie tylko w Anglii, który w ogóle ma taki kierunek, contour fashion, czyli projektowanie bielizny. To jest jedna z niewielu, możliwe, że jedna z trzech albo jedna z dwóch szkół, która coś takiego w ogóle ma w swojej ofercie. Więc jeżeli skończycie projektowanie bielizny, to szukajcie pracy Victoria Secret. Secret, no? Secret. No i znowu wrej dostałem, już dzisiaj zarobiłem 3 razy wrej. No trudno, ktoś musi, prawda? Dobra, wróciliśmy do poda, czyli do tej okrągłej części, większej, a to też kipi aż.
kipi aż modą i mamy rów tutaj na tym piętrze. Rów. Idziemy do rów. Czyli można było przejść z tamtego budynku do tego budynku? Tak, z wieżowca. Tak, tylko trzeba mieć, akces między drzwiami, do, tak. Między drzwiami, którego normalnie nie mają, ale Karolina mówi, że wie, jak to, trzeba by było iść na dół do security. Jest, nie, by nam zaabdytowali. Tu jest wszędzie pełno ludzi, więc generalnie dostaniecie akces tu wszędzie. Proszę bardzo. Dzisiaj zimno akurat, trochę wieje, ale notabene... Jestem panem świata. Tak, ale notabene latem bardzo fajne miejsce do siedzenia na kanapach i po prostu możesz przyjść i enjoy your time. W zasadzie jak się usiądzie, to nie czuć tego, że jest zimno. Pokaż tą kałużę, jak się usiądzie. Tutaj nie usiądziesz akurat. Tutaj Kamil, siadaj. Ale jakbyś usiadł na przykład na takim krześle, o ile jest suche, to wydaje mi się, że nie będzie wiało już aż tak. No i teraz będzie taki filmik. Usiądę. Cutscenka taka, z widokami, super jakości. Teraz Kalina, wyjrzyj za okno i zrób super cutscenkę z widokami. A to jakie zajebiste te domy, takie wystające. Generalnie stąd widać cały kampus. I King Power Stadium. W Polsce nie ma takich kampusów. A jak? To? To jest akademia. To nie jest Polska. To jest akademia. Takie mamy akademiki u nas akurat. Tak jest. W Polsce też się przyjmuje. Zimno. No i tutaj jest pod. I te wszystkie fajne przejścia są właśnie między jednym budynkiem a drugim. To co, gdzie idziemy teraz? Idziemy jeszcze wyżej, wracamy na tego. Wracamy z powrotem do środka i idziemy na następne piętro. Mademoiselle. Danke.